Dzień dobry, Mateusz Bęcz, witam i zapraszam na wydarzenia, w których dziś między innymi 16 kolizji, A4 zablokowana. Tam z kolei brało udział w 9 kolizjach 9 samochodów ciężarowych. Skradzione w Niemczech, odnalezione w lesie koło Rudnej. Jeden z zatrzymanych to 29-letni mieszkaniec z Lubina. W ciągu zaledwie kilku godzin na kilkukilometrowym odcinku autostrady A4 w pobliżu zjazdu na Budziwojów doszło do aż 16 kolizji. Powodem nieuwaga kierowców, którzy nie byli przygotowani na tak trudne warunki na drodze. Zła passa zaczęła się już po godzinie 6 rano. Powodem śliska nawierzchnia na autostradzie A4. Na pasie w kierunku Zgorzelca kierowca Scani uderzył w osobowe Renault. Kilkanaście minut później policjanci ruszyli do kolejnego zgłoszenia na przeciwnym pasie ruchu. Tam z kolei brało udział w 9 kolizjach 9 samochodów ciężarowych. W sumie na kilkukilometrowym odcinku A4 doszło do 16 kolizji. Ruch został całkowicie zablokowany, co jednak pocieszające, obyło się bez ofiar. Podczas wykonywania czynności funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego ustalili, że kierujący pojazdami byli trzeźwi, a także również to, że na szczęście żadna z osób uczestniczących w tych zdarzeniach nie odniosła żadnych obrażeń. Funkcjonariusze wskazywali kierowcom drogi objazdowe, te korkowały się przez kilka godzin. Audi skradzione w Niemczech znaleźli policjanci z Rudnej. Na gorącym uczynku zatrzymano 4 złodziei. Grożą im kary 10 i 15 lat więzienia. Kryminalnych z Rudnej zainteresował samochód na leśnej drodze. Policjanci ustalili, że Audi w policyjnych systemach figuruje jako utracone. Podczas wykonywania czynności i przeszukania tego pojazdu ujawnili w nim specjalistyczny sprzęt służący do kradzieży pojazdów, zagłuszarkę GPS. Ustalili również, że tablice rejestracyjne, które były założone na ten samochód, należały do innego samochodu zarejestrowanego w Lubinie. Przy wartym około 60 tysięcy złotych aucie znajdowało się 4 mężczyzn. Jeden z zatrzymanych to 29-letni mieszkaniec Lubina, natomiast jego 3 wspólnicy to mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego w wieku 25, 27 i 35 lat. Auto zostało skradzione z terenu Niemiec. Cała czwórka usłyszała zarzuty kradzieży z włamaniem. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec wszystkich 4 mężczyzn tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast 2 z zatrzymanych mężczyzn może w więzieniu spędzić nawet do 15 lat pozbawienia wolności z uwagi na to, że działali w warunkach recydywy. Sprawa ma charakter rozwojowy i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Zadzwonił na numer alarmowy i zgłosił kradzież auto. Okazało się, że kłamał. 29-latek zostanie ukarany. Jedyną pozytywną stroną sytuacji jest to, że auto odzyskał. Zgłaszający to mieszkaniec gminy Radwanice, który zawiadomił policję, że skradziono mu auto. Samochodu zaczęli szukać policjanci z Polkowic i Głogowa. Szybko zorientowali się, że kradzieży nie było, a właściciel Volkswagena pożyczył. Przed pierwszym przesłuchaniem ten mężczyzna został pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, a mimo to powiadomił o popełnieniu przestępstwa, które nie zaistniało. I właśnie 2 zarzuty o takiej treści usłyszał, za które to przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat. 4 osoby zatrzymane przez głogowskich policjantów wewnątrz tego pojazdu praktycznie były bez winy, z jednym wyjątkiem. 29-latek, który został zastany za kierownicą tego pojazdu, nigdy nie powinien się tam znaleźć, ponieważ ciążył na nim zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dzięki fikcyjnemu zgłoszeniu o kradzieży on również odpowie przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia. 29-letni właściciel Volkswagena z kolei po usłyszeniu zarzutów odebrał swoje auto, tyle tylko, że od policjantów. Jeszcze dziś w wydarzeniach. Pomoc dla Gosi płynie z Warszawy.
My też możemy pomóc Małgosi Bartosz, która tej pomocy bardzo, bardzo potrzebuje. Pędząc 160 na godzinę, wyprzedziła tajniaków. W trakcie pomiaru kobieta popełniła kolejne wykroczenie polegające na złamaniu zakazu wyprzedzania. Wycieczka po stolicy Nyską rodem z PRL-u w towarzystwie Renaty Dancewicz. To możliwe. Wystarczy wziąć udział w licytacji na profilu z aukcjami na rzecz Małgorzaty Bartosz z Lubina. 36-latka od początku roku walczy z rozsianym rakiem piersi. Jedyny ratunek to leczenie w klinice w Niemczech. Wstępny koszt to blisko 300 tysięcy złotych. Małgorzata Bartosz ma 36 lat, samotnie wychowuje dwoje dzieci. W listopadzie zeszłego roku na raka trzustki zmarła jej ukochana mama, największe wsparcie i najlepsza przyjaciółka. Niedługo potem młoda lubinianka usłyszała diagnozę – rak piersi z przerzutami. Na początku miałam, wiadomo, był płacz, był łzy. Teraz już jest inaczej, już się wziąłam w garść. Trudno o tym mówić. W życiu Małgosi pojawił się naprawdę trudny przeciwnik. Strach szybko zastąpiła jednak wola walki. Gosia musi być zdrowa, nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla swoich dzieci. Bakłażanków, jak ich pieszczotliwie nazywa. 9-letniego Bartka oraz 2,5-letniej Jagody. Niedawno ich spokojne życie zamieniło się w koszmar. Miesiąc po rodzinnej tragedii podczas samobadania piersi kobieta wyczuła guzek. Zaczęła się szybka diagnostyka całego mojego praktycznie organizmu. Na początku wykryto, że w piersi są dwa guzki. Okazało się, że jest tych guzków około 20, że są już przerzuty meta do wątroby, są przerzuty meta do śródpiersia i są przerzuty meta do węzłów chłonnych. Teraz niestety jeszcze dostałam informację z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, że mają podejrzenia, że jest też w kręgosłupie, w kościach, ale jeszcze wyniki scintografii pokazują, że tego nie ma, aczkolwiek będziemy to monitorować. W internecie szybko rozpoczęła się zbiórka na platformie zrzutka.pl, gdzie pierwotny cel, czyli 100 tysięcy złotych, choć został osiągnięty, jest zaledwie częścią kwoty potrzebnej na leczenie. Małgosia aktualnie przyjmuje chemię we Wrocławiu, zaś niebawem w klinice w Niemczech specjaliści precyzyjnie ustalą rodzaj terapii skuteczny w przypadku nowotworu, który ją zaatakował. Kilka dni temu do placówki medycznej wysłano niezbędne do badań genetycznych próbki komórek rakowych i krwi. Koszt tego etapu to blisko 11 tysięcy euro. Drugi etap leczenia będzie to prawdopodobnie szczepienie. Klinika ta będzie pracowała nad wynalezieniem szczepienia celowanego w mojego raka. No i tu już jest koszt ogromny, bo to będzie koszt około 45 tysięcy euro. Plus do tego szczepienie to wystarczy na ponad rok, prawdopodobnie. To są takie na razie przeliczenia. Będę wiedzieć więcej za około 2 miesiące. Koszt badań, samej terapii, a także suplementacji i leków to koszt rzędu 300 tysięcy złotych. Działać trzeba szybko, dlatego w pomoc Małgorzacie Bartosz włączył się sztab dobrych ludzi. Jedną z osób, która postanowiła wesprzeć Małgosię w walce, jest pochodząca z Lubina aktorka Renata Dancewicz. Gwiazda zaprasza do wyjątkowej licytacji. Mnie w życiu ludzie bardzo, bardzo często pomagali i dużo ludziom zawdzięczam. I tak się składa, że teraz my też możemy pomóc Małgosi Bartosz, która tej pomocy bardzo, bardzo potrzebuje. I mam taki pomysł, żeby połączyć pożyteczne, mam nadzieję, z przyjemnym. I zapraszam Was do licytowania wycieczki starą magiczną Nyską z lat 80. i ze mną. Ja oczywiście jestem z Lubina, ale już strasznie długo mieszkam w Warszawie i mam nadzieję, że jakoś Wam się przydam jako przewodniczka po Warszawie. Zwycięzca będzie mógł zwiedzić stolicę nie tylko w towarzystwie gwiazdy filmów i seriali, ale także czterech bliskich osób. Taka Nyska jest w stanie uwieść 6 osób, także nie musicie być tylko na mnie skazani. Zabierzcie przyjaciół, bliskich. Bardzo, bardzo polecam. Dziękuję z góry i wszystkiego dobrego. Całuję Małgosię Bartosz. Pa, pa. Wyjątkową aukcję można od dziś licytować na profilu facebookowym pod nazwą Pomoc dla Małgorzaty Bartosz. Na wskazanym profilu można brać udział także w innych licytacjach, a także wystawiać różne produkty czy usługi. Na platformie zrzutka.pl nadal trwa zbiórka pieniędzy potrzebnych na leczenie. Wszystkie zebrane środki będą przeznaczone na terapię Małgosi Bartosz z Lubina. Przekraczając prędkość o 70 km, wyprzedziła nieoznakowany radiowóz policyjny i dalej mknęła na spotkanie, łamiąc przepisy. Drogowe popisy 42-letniej mieszkanki Chocianowa w porę zostały przerwane. Kobieta za swój niechlubny wyczyn została ukarana.
Rutynowe kontrole prędkości prowadzone przez policjantów z Polkowic zakończyły się zatrzymaniem aż 12 kierowców, którzy rażąco złamali przepisy drogowe. Wśród nich była jedna naprawdę szybka kobieta. 42-letnia kierująca Skodą tak spieszyła się na spotkanie, że nie zauważyła, że właśnie wyprzedziła nieoznakowany policyjny radiowóz. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do pomiaru wskazanej Skody. Pomiar wideorejestratorem wykazał na drodze wojewódzkiej 335 nieopodal miejscowości Brunów prędkość 160 km na godzinę. W miejscu, gdzie dozwolona jest prędkość do 90 km na godzinę. Na tym jednak nie skończyły się popisy kierującej 42-latki. W trakcie pomiaru kobieta popełniła kolejne wykroczenie polegające na złamaniu zakazu wyprzedzania w postaci linii podwójnej ciągłej. Oczywiście policjanci przystąpili do kontroli drogowej i nie mieli wyjścia, nakładając na 42-latkę mandat karny w wysokości 700 zł. Pośpiech także ten na drodze nie popłaca. Kobieta za swoje przewinienia dostała także 15 punktów karnych. 5 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom, którzy kradli katalizatory. Straty, jakie spowodowali złodzieje, oszacowano na kwotę 5000 zł. Policja nadal pracuje nad tą sprawą i sprawdza, czy mężczyźni mają związek również z innymi tego typu przestępstwami. 23 i 24-latek wycinali części układu wydechowego aut zazwyczaj w nocy. Szukali miejsc mało widocznych i nieoświetlonych. Podczas przeszukania wszystkich pomieszczeń należących do tych mężczyzn funkcjonariusze ujawnili sprzęt, który służy do wycinania tych katalizatorów. Plaga kradzieży samochodowych katalizatorów rozpoczęła się pod koniec lutego. Właściciele samochodów, z których kradzione były części układu wydechowego, zaczęli zgłaszać się na policję. W wyniku zaplanowanych działań funkcjonariusze weszli do kilku mieszkań na terenie Legnicy, gdzie zatrzymali dwóch mieszkańców Legnicy. Zebrany materiał dowodowy pozwolił policjantom na przedstawienie im kilku zarzutów dokonania kradzieży katalizatorów. Straty, jakie ponieśli pokrzywdzeni, opiewają na kwotę około 5000 zł. Policjanci nadal pracują nad tą sprawą i sprawdzają, czy mężczyźni mają związek z innymi tego typu przestępstwami. Za kradzież grozi im kara nawet do 5 lat więzienia. Takiej akcji w Polkowicach jeszcze nie było. Kolorowe skarpetki nie do pary wiszą w miejscowym rynku. To znak solidarności z osobami z zespołem Downa. Skarpetki od czwartku wieszają na sznurkach dzieci z gminnych szkół. Kolorowe skarpetki nie do pary stały się symbolem Światowego Dnia Zespołu Downa, ponieważ chromosom też ma kształt skarpetki. My postanowiliśmy pokazać naszą solidarność w przestrzeni miejskiej. Do udziału zaprosiliśmy dzieci z gminnych placówek oświatowych, aby od najmłodszych lat uczyć się właśnie takich wartości jak solidarność czy szacunek. W tym roku akcja jest trochę ograniczona. Nie mogliśmy zaprosić wszystkich naraz w jednym miejscu zgromadzić ze względu na pandemię. Ale mamy nadzieję, że to wydarzenie wpisze się w tradycję w serca Zagłębia Miedziowego, że będziemy spotykać się w kolejnych latach już w dużo większym gronie. Wywieszone kolorowe skarpetki zostaną w centrum Polkowic przez cały weekend. Później je zdejmiemy i przekażemy do koła gospodyń wiejskich w Kazimierzowie. Panie je wypiorą, przesegregują i uszyją z nich maskotki na kiermasz charytatywny. My jesteśmy oddziałem specjalnym, więc ja mam między innymi dziecko właśnie z zespołem Downa. Tłumaczymy, że każde z dzieci ma jakąś niepełnosprawność, każdy jest inny i staramy się właśnie w ten sposób, za chwileczkę będziemy mówili o Światowym Dniu Autyzmu, będziemy przedstawiali tamtą niepełnosprawność, a teraz właśnie podłączyliśmy się do akcji dzieci z zespołem Downa. W pierwszy dzień wiosny obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa. Data nie jest przypadkowa. Rozpoczynająca się wiosna przywodzi na myśl budzące się życie i narodziny ludzi niezwykłych. Z tej okazji na całym świecie odbywają się imprezy, których celem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, propagowanie praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną, a także wspólna integracja. Daj drugie życie swoim ubraniom i wspieraj potrzebujących. W jaworskiej parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego trwa charytatywna akcja Wieszak Serca. Obok kościoła przy ulicy Starojaworskiej stanął namiot, do którego trafiają ubrania i buty przeznaczone dla potrzebujących. Akcja jest prosta. Na wieszaku każdy może powiesić kurtkę, płaszcz, sweter czy zalegające w naszej szafie buty. Z myślą o kimś potrzebującym. Z drugiej strony każdy, kto nie ma dość środków na zakup nowych ubrań, może dowolną rzecz zabrać. Akcja skierowana przede wszystkim do ludzi potrzebujących, ludzi ubogich, ludzi, którzy przeżywają najróżniejsze dramaty, związane zwłaszcza w tej sferze materialnej.
Akcja ma charakter charytatywny i jest anonimowa. Ten namiot, którego nikt nie pilnuje, każdy może przyjść, kiedy tylko chce, do tego namiotu wejść, coś sobie wybrać. My tylko od ofiarodawców uzupełniamy stan tego namiotu, żeby było w czym przebierać. Namiot z ubraniami postawiono w ustronnym miejscu, tak aby zapewnić potrzebującym jak największy komfort. Pomagają mieszkańcy Jawora i nie tylko, pomagają policjanci, w efekcie wieszaki zapełniły się w błyskawicznym tempie. Jeden z najnowocześniejszych defibrylatorów będzie miał na wyposażeniu całodobowy ośrodek dla osób niepełnosprawnych w Lubinie. Dzięki sponsorom do ośrodka trafi także wiele innych urządzeń, m.in. sterylizatory do oczyszczania powietrza i usuwania wirusów. Całodobowy ośrodek dla osób niepełnosprawnych, którym będzie się opiekować Stowarzyszenie Równe Szanse, czeka już na przyjęcie podopiecznych. Do jego uruchomienia brakuje tylko decyzji Urzędu Wojewódzkiego. Dzięki sponsorom trafia tam wiele potrzebnego sprzętu. Jednym z urządzeń jest nowoczesny defibrylator. W razie czego tutaj dla osób niepełnosprawnych, czy starszych, czy wszystkich innych mieszkańców, którzy będą przebywać w tym domu, jest to urządzenie zabezpieczające życie, można powiedzieć. Do tego mamy sterylizatory powietrza, pulsometry do mierzenia ciśnienia, czyli taki podstawowy ten sprzęt medyczny, który będzie potrzebny, daj Boże, żeby nie był potrzebny, ale będzie używany. Wyjmij opakowanie elektrod z pokrywy AED i rozerwij je. Po otwarciu tego sprzętu on będzie mówił, gdzie mamy podłączyć elektrodę, czyli osoba, która nie będzie znała defibrylatora, świetnie się nim będzie mogła posłużyć. W budynku obok, czyli ośrodku dziennej opieki, również znajdzie się sprzęt do ratowania życia. Nie tylko będą miały wykorzystanie w ośrodku, ale myślę, że jeżeli ktoś poprosi o pomoc, również ten sprzęt zostanie użyczony na zewnątrz, czyli będzie działał tutaj na całe osiedle. Poza defibrylatorami do ośrodka trafiły już m.in. sterylizatory i oczyszczacze powietrza, które usuwają wirusy. Sprzęt udało się pozyskać dzięki pomocy sponsorów. Wielka w tym zasługa wolontariuszy. To była ostatnia informacja na dziś. W imieniu całej redakcji dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.